Jeża, proszę o pozwolenie na realizację dwóch paczek wolnego stylu. Orzeł, zezwalam, możesz teraz. Dzień dobry. No siemaneczko, kolejny dzień, kolejny trening. Dzisiaj tym razem będzie bardziej technicznie, jesteśmy na otwartej przestrzeni. Tutaj jest boisko i postaram się poćwiczyć kilka manewrów, które miałem zaplanowane już od jakiegoś czasu. I poćwiczymy dzisiaj sobie lookbacki, czyli takie flipy do przodu, gdzie kamera oddala się nagle od... Zobaczycie, to lepiej pokazać niż gadać. Do dzieła, dwie paczki wolnego stylu. Okej, słuchajcie, nigdy nie robiłem tego triku tak naprawdę. Nie ćwiczyłem go na symulatorze. Więc to będzie mega ciekawe, bo spróbujemy go zrobić na żywo sobie tutaj. Polega to generalnie na tym, że... No, spróbujmy. Polega to generalnie na tym, że robimy połówkę flipa do przodu, po czym widzimy, jak dron leci dalej do przodu, ale obraz z kamery jest do tyłu. No spróbujmy, kurde, żeby się nie zabić. Oj nie, to nie było to. No zobaczymy, czy podczas dwóch paczek uda nam się to opanować. No mniej więcej coś takiego. Tylko więcej mocy i dłużej w powietrzu. No! Generalnie to było właśnie coś takiego. Kurde, nieźle. Za trzecim razem. O, za mocno. I tu znowu jest ten timing, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Czyli trzeba mieć po prostu dokładnie wyczute drążki. Spróbujemy. Rolę. To jest flip do przodu wokół własnej osi. I ważne, żeby mam w miarę dokładnie wyczute, ile trwa zrobienie pełnego. Ale chodzi o to, żeby zrobić go połówkę, żeby być dronem do góry nogami i wtedy jest ten fajny efekt, kiedy widzimy do góry nogami kamera, jak się oddala od obiektu. Spokojnie. Za szybko. Za długo przytrzymuję stick. Właśnie. Okej, chyba to mam. No! I teraz powtórzyć 100 razy i jesteś mistrzem. Jeszcze raz. No! Zabawa się zaczyna, kiedy zaczynasz to robić przez przeszkody. Czyli jest jakiś obiekt i go takie salto robisz nad nim.
No i oczywiście jeszcze timing wyczucia, ile się utrzymasz w powietrzu. Dobra, czas spadać, bo się bateria kończy. Ładne boisko. Okej. Jedna paczka za nami. Dobra, na drugą paczkę potrzebuję trochę więcej luzu. Ale wieje dzisiaj. No ale różnego rodzaju warunki zewnętrzne to też jest trening. No to była taka prowizorka tego, o co mi chodziło z przeszkodami. Generalnie chodzi o to, żeby zrobić flipa przez przeszkodę. O, odbiliśmy się od ziemi. Pierwszy kraksa. Dobra. No i wszystko jeszcze fajnie, taki timing, kiedy jesteś w stanie lecieć. I tak naprawdę kamera jest cały czas, kamera w sensie się zmienia, nagle jest do tyłu, do przodu, ale w sumie utrzymujesz podobną wysokość. I to mega fajnie wygląda na wideo później. No dobra, musi też się coś dziać, więc spróbujmy to zrobić przez jakąś przeszkodę. Za mocno. Uratowany. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na spokojnie. Gdzie nie ma gałęzi. Kurwa, znowu za mocno. Sorry. No! Tylko można było jeszcze wcześniej, że praktycznie nad ławką byśmy przelecieli do góry nogami. Okej, w pewnym momencie mi kamera przestała nagrywać i dlatego nie miałem, wyłączył się komentarz. W każdym razie niewiele straciliście. Kraksa, mówiłem, że był taki dziwny dźwięk, który można było usłyszeć i to było właśnie wygięte śmigło. Ale nie będziemy na tą końcówkę latania się przejmować. Po prostu je odegniemy i lecimy dalej. Na szczęście w dronach FPV jest taka funkcja jak Turtle Mode, gdzie możemy się dronem... obrócić z takiego upadku i jesteśmy z powrotem w powietrzu.
uratowany. No i tak wygląda. Tak wygląda trenowanie takich trików. W dwie paczki widzę, że jesteśmy w stanie zrobić podstawowy trik, bo później są jeszcze kwestie innych wyjść z tego triku, czyli robimy przód do przodu i widzicie? I obracamy się, robimy rola. Pokażę wam jeszcze raz, to będzie łatwiej zobaczyć. Czyli robimy tak. Do tyłu i bok. Widzicie? Lecimy cały czas do tyłu. Spróbujmy to zrobić. O, fajne, nie? Jeszcze raz. O! Uratowany. No dobra, zbliżamy się do koniec drugiej paczki. Czyli co, możemy powiedzieć, że look back opanowany w miarę. Teraz go tylko ćwiczyć za każdym razem. No tak, fajnie. Ćwiczyć go za każdym razem i aż będzie tak perfekcyjny i płynny, że dobra. Bo usmażę baterię. Wracamy. Dobra robota, malutki. A, ale ciepła! Można się ogrzewać w zimie. Usmażona. Nie aż tak, ale będzie dobra. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. To było tyle na dzisiaj. Look back. Przećwiczony. Pierwszy raz. Fajnie, podobało mi się. Musimy robić to częściej. Dobra, nara, do zobaczenia!